Spółka zajmuje się produkcją aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej dla automatyki przemysłowej. Generalnie zastosowanie naszej aparatury jest we wszystkich branżach przemysłu, począwszy od przemysłu związanego z wydobyciem, przeróbką i przesyłem ropy naftowej, gazu, energetyce zawodowej, w ekologii, w tak szeroko pojętej ekologii, w stacjach utlenienia wody, w oczyszczalniach, w spalarniach, przemysł spożywczy, mleczarstwo, przemysł cukrowniczy, przemysł spirytusowy, przemysł stoczniowy, także to spektrum branż w zasadzie jest bardzo szerokie. Przemysł wydobywczy, tak, to jest taka bardzo też potężna, dla nas bardzo ważna branża, także bardzo szerokie spektrum zastosowań. W każdym zakładzie przemysłowym mierzy się temperaturę, mierzy się ciśnienie, mierzy się przepływ. Tych aplikacji jest bardzo, bardzo dużo. Mierzymy powietrze, mierzymy wodę, mierzymy ścieki, mierzymy różnego rodzaju media, kwasy, ługi. Także to mierzymy wszystko, w zasadzie mierzymy tak naprawdę wszystko. Mamy urządzenia, które potrafią to zrobić, są na takim bardzo wysokim poziomie i są mocno zaawansowane technologicznie, także w zasadzie robimy jakby to wszystko na najwyższym światowym poziomie. Grupa kapitałowa Applisens to 8 spółek, podmiot dominujący Applisens S.A., którego prezesem jestem, plus 6 spółek dystrybucyjnych, 3 spółki w krajach WNP w Rosji, w Ukrainie, w Kazachstanie, 3 spółki w Unii Europejskiej, w Rumunii, w Niemczech i w Czechach i jedna spółka zajmująca się produkcją, spółka na Białorusi, która obsługuje rynki swoją produkcją, rynki WNP. W zasadzie najważniejszym rynkiem do tej pory był rynek krajowy. W tym pierwszym półroczu sprzedaliśmy na rynek krajowy około 33% naszej sprzedaży i generalnie ten udział rynku krajowego maleje na rzecz eksportu. Także tutaj mamy naszą najwyższą pozycję na rynku krajowym, mamy dużą jakby pozycję, w związku z tym i też mamy wyższe marże. Natomiast w 2001 roku rozpoczęliśmy nasze rynki WNP. Zaczęliśmy od Rosji, potem była Białoruś, Ukraina. To były w pewnym momencie też bardzo ważne dla nas rynki, cały czas są dla nas istotne, natomiast jakby z punktu widzenia tej sytuacji geopolitycznej, można powiedzieć, jakby tam w tej chwili to zaczyna się troszkę zmieniać, jest relatywnie niski kurs ropy, jest kryzys, są sankcje nałożone na Rosję, w związku z tym w ostatnich latach ten rynek się wolniej rozwijał, no niemniej jednak upatrujemy w nim cały czas nadzieję, że jednak kiedyś ten rynek wróci dosyć dużej dla nas jakby z dużą sprzedażą. Natomiast najważniejszym rynkiem takim wzrostowym jest rynek Unii Europejskiej, no i rynek azjatycki tak naprawdę. To są te rynki, które najszybciej w ostatnim okresie rosną i zakładamy, że w perspektywie najbliższych lat one będą tak naprawdę dominujące. Generalnie sprzedajemy do około 100 krajów na świecie. Myślimy o rynku amerykańskim, natomiast żeby wejść na rynek amerykański, no, trzeba mieć certyfikaty dopuszczające nasze produkty na ten rynek. To jest proces dosyć długotrwały. My ten proces jakby planujemy rozpocząć w najbliższych, w zasadzie już go rozpoczęliśmy, natomiast skończymy go nie wcześniej niż w 2018 roku, także efekty w postaci sprzedaży będą pewnie dopiero w kolejnym roku, także to jeszcze jest dopiero przyszłość. Znaczy, na dzień dzisiejszy nie ma polityki dywidendowej, aczkolwiek jest praktyka dywidendowa. Od wielu lat płacimy około 1/4 zysku netto podmiotu dominującego dla akcjonariuszy. I z reguły jest to 25%, chociaż w ostatnich latach było to nieco więcej.